Proszę bardzo, Kamila ślimaki. Te małe ślimaczki, które nagrywałam, jak miały jeden dzień. A teraz, proszę bardzo, mają 5 tygodni. I proszę, jakie ładne muszelki z nich wyrosły. Ślimaki rosną, jedzą i rosną. Takie piękne muszelki są. Proszę, jak sobie rosną, jak sobie chodzą. A ty, ślimak, gdzie na kolegę wchodzisz? Tu masz wejść. Ty też możesz tutaj iść. No w każdym bądź razie jedne są troszkę większe, drugie są troszkę mniejsze. Po prostu jedne szybciej rosną, drugie wolniej rosną. To zależy po prostu od ślimaka. Ale to w niczym nie przeszkadza, żeby po prostu, że tak powiem, się rozwijać w swojej prywatnej hodowli ślimaków. Te małe ślimaczki wywodzą się od tych ślimaków. Od tych ślimaków. Tutaj je odkryję. Lepiej było widać, bo tak to niestety, ale bardzo źle widać. Wręcz nie widać nic. Właśnie je wszystkie zraszałam, dlatego wszystko jest teraz mokre. I tak sobie wyglądają rodzice tych maluszków. Tak sobie wyglądają rodzice. Muszę tutaj tego zabrać. Przy okazji niestety będę musiała go troszkę tutaj poszturchać. Żeby zawsze... O, już. Musiałam go troszkę szturchnąć, żeby po prostu nie ciągnąć za muszlę. I proszę bardzo. Także... Tak wyglądają. Tak wyglądają maluszki ślimaków afrykańskich olbrzymich. To są dzieci tych właśnie ślimaków, moich dorosłych. Może tak wyglądają maluszki, a tak wyglądają dorosłe ślimaki. Dobrze, proszę bardzo. To są dzieci tych właśnie ślimaków. One jeszcze w ogóle będą rósć. Ślimak sam olbrzymi, afrykański olbrzymi, muszla do przeszło 15 cm długości muszli. W tym w całości normalnie powinien rósć do 20 cm na całość. Do 20 nawet przeszło, bo zwykle przekracza. Także tak to wygląda. Tak wyglądają właśnie oto piękne właśnie te ślimaczki. Trzymam je osobno jeszcze. Aczkolwiek pewnie już je tu przełożę. Ale jeszcze sobie troszkę poczekają oddzielnie. Niestety, one sobie jeszcze poczekają, posiedzą sobie w oddzieleniu. Po prostu muszę tutaj zrobić jedną rzecz. Muszę zrobić jedną rzecz, w sensie to błotko muszę usunąć, bo już się narobiło błotko poprzez te codzienne zraszanie.
Ale niestety w związku z tym, że takie lato jest gorące, to muszę ślimaki zraszać. Inaczej ślimak wyschnie i po prostu nie... mogłyby nie wytrzymać tego lata, bo wyjątkowo lato jest gorące i suche. Więc trzeba ślimaki więcej zraszać, przez co się robi błoto i trzeba częściej to po prostu usuwać. Nadmiar wody u ślimaków. Wiem, że to nie jest przyjemny widok, ale trzeba to robić, bo inaczej można straty mieć u ślimaków. W każdym razie to są ich rodzice, tych właśnie maluszków. Tak sobie pięknie wyglądają. Te właśnie maluszki będą też takie piękne i duże jak ich rodzice. Także tak to jest. Ślimaczki są skarmiane tak samo jak dorosłe. Jedzą to samo co ich rodzice, czyli jedzą cykorię, jedzą bazylię. No i cały komplet jadłospisu, który powinny dostać. No oraz dużo wapnia. Każdym ślimakom bądź prawie każdym, a raczej każdym lądowym można dawać też i paprykę. Ja jeszcze nie dawałam moim ślimakom, ale można ją dać. Można dawać ogórka. Ogórka to najlepiej starać się nie za często, dlatego że on ma dużo wody w sobie i mało jest. Mógłby być mało odżywczy i ślimak mógłby mieć braki, więc musi być urozmaicone jedzenie. Trzeba starać się dawać jak najbardziej urozmaicone. Może być nawet pieczarka podana. Ślimaki jedzą pieczarki. Oczywiście nie daje się pieczarek ani żadnych grzybów innym zwierzętom. Wyjątkowo ślimakom można podać. Również nie podawałam. Nie mam do tego przekonania, ale coś słyszałam, że można dawać. Ok, tu już mamy wodę odsączoną. W międzyczasie, co nagrywam ten film i opowiadam o ślimakach, to już mamy w międzyczasie wodę odsączoną i można chować te maluszki. Ja sobie pozwolę jeszcze troszkę przemerdać podłoże, żeby zmiękczyć. O! To się robi takie sztywne, więc trzeba je po prostu przemieszać jakby. Może nie chcę już brudzić rąk, bo musiałabym wtedy szorować. Podmieszam je takim po prostu końcówką od pędzelka. Trzonkiem od pędzelka, ale to nie ma znaczenia, nawet ręką można przemerdać, przemieszać i to tam. Po prostu, żeby nie było nadmiaru wody. Tylko dlatego. I tutaj zawsze jest na sitku ziemia, którą można wrzucić z powrotem. Ziemi nigdy nie wrzucamy do zlewu. Na to trzeba zawsze uwagę zwrócić, żeby po prostu nie była, nie znalazła się w zlewie, ponieważ można zatkać sobie rury i mieć bardzo duże koszty. I żeby tego wszystkiego uniknąć, to niestety musimy na to patrzeć. Co robimy? Zwracać uwagę. Dobra, już będziemy chować tutaj nasze ślimaczki, żeby gdzieś się nie rozpierzchły. Chociaż one szybko nie uciekają, ale mimo wszystko trzeba zawsze uważać, żeby gdzieś jakiś nie zleciał niezauważalnie, ponieważ można go albo zgubić, albo stracić. Lub sam ślimak może stracić życie. Bo jeśli rozbije muszelkę, to może i stracić życie. Na tyle o ślimakach. Pokazałam przy okazji znowuż, jak odsączać wodę, kiedy się robi takie błotko.
A takie błotko się robi poprzez to, że się zrasza. Niestety częściej się zrasza, kiedy jest lato, rzadziej, kiedy jest chłodniej. Można sobie tam 2 dni przepuścić, czy 1 dzień. Przy tym zraszaniu, by ślimaki miały jedzenie codzienne. Na to trzeba też zwracać uwagę. No i co ważne, trzeba też zwracać uwagę, żeby miały dostęp do wapnia. Inaczej po prostu nie będzie konstrukcji muszli, bądź będzie ta konstrukcja muszli po prostu słabsza. Ślimak nie będzie miał z czego wapnia po prostu pobierać, jeżeli tego wapnia nie dostarczymy. To jest niestety element niezbędny w diecie akurat ślimaków. No tak już jest i tego musimy po prostu pilnować. Jak nie będziemy pilnować, no to po prostu ślimaki będą miały miękką skorupę, przez co będą po prostu kłopoty. Żebyśmy uniknęli tych kłopotów, no to po prostu oprócz jedzenia musi być dostęp do wapnia. Może być to skorupy jajek, po prostu zwykłych kurzych jajek, które kupujemy wszędzie, w każdym sklepie. Spożywamy samo jajko, skorupkę zazwyczaj wyrzucamy. A po co ją wyrzucić, kiedy możemy ją zużyć dla ślimaków, żółwi, wszystkich zwierząt, które wapna potrzebują. Możemy taką skorupki jajek sobie zmielić w jakimś młynku, jeżeli chcemy na miał to zmielić. Albo po prostu tak porzucić w terrarium i ślimaki również będą z tego korzystać. Zamiast kupowania sepi, która kosztuje, aczkolwiek znacznie lepsza jest może sepia, która ma więcej tego wapna. No ale dobra, mniejsza z tym. Nieważne, w każdym razie wapno musi być i koniec. To czy będzie to sepia, czy będzie to skorupy jajek, czy będą to po prostu zwykłe skorupki, o takie pozostałości od zwykłych takich ślimaków. Taką pustą ślimaczą muszelkę możemy też skruszyć i wrzucić na talerz razem z jedzeniem ślimaków, po prostu do konsumpcji ślimakom. To jest też wapno, to jest źródło wapnia. W każdym razie do tego muszą mieć dostęp i tyle, już tyle razy mówiłam. Na każdym wideo mówię, że do znudzenia jeszcze będę dalej mówić. Będę pomimo wszystko, wiem, że nudna jestem już z tym, ale po prostu muszę to powtarzać, ponieważ się dużo zapomina. Potem ślimaki mają naprawdę, czasami się widzi przeokropną tą skorupę swoją, a chcemy przecież, żeby mieli lub miały ładną skorupę, żeby ładnie wyglądały nasze ślimaki, bo przecież muszelka jest towarem handlowym, więc chcemy, żeby ładnie wyglądały w terrarium, a nie żebyśmy oglądali samego ślimaka, bo sam ślimak może ładnie wyglądać, ale nie patrzymy na samego ślimaka, kiedy on jest schowany do muszelki, to go nie widzimy, bo czasami jak w dzień sobie śpi ślimak, w dzień śpi, to go nie widzimy, więc jesteśmy zmuszeni oglądać jego muszelkę. Żeby przyjemnie nam się patrzyło na tą muszelkę, ona musi być ładna. Więc dlatego musimy tutaj dbać o to, żeby była ładnie wyprodukowana, ładnie wyrobiona, żeby ładny wygląd miała i tak dalej, więc to wapno i urozmaicone jedzenie musi mieć ślimak. I to, czy on dostanie cykorię jednego dnia, czy innego dnia na przykład dostanie ogórka, jeszcze innego dnia dostanie papryki, czy jeszcze tam innego dnia dostanie na przykład pieczarkę, to nie ma znaczenia absolutnie. Im bardziej urozmaicone jedzenie, tym lepsze. Możemy dawać śmiało trawy, mlecze, mniszka lekarskiego, kwiaty, łodygi. Można powiem szczerze, wszelakiego rodzaju zielsko dać, natomiast nie możemy dawać bluszczów czy bluszczyków czy czegoś takiego, ponieważ to może być no niestety trujące.
tu musimy niestety zwrócić uwagę. Więc, no ale trawa i liście mlecza, czy tam mniszka lekarskiego, kwiat mniszka lekarskiego również możemy dać z powodzeniem. No i bazylię możemy dać, zdaje się, koperek, troszkę koperku możemy też tam wrzucić od czasu do czasu, gdzieś tam jak się trafi, czy tam jakąś pietruszkę od czasu do czasu, bez przesady, wszystko co jest zielone. Natomiast zdaje się, że i kapustę można dać, ale niezbyt często, żeby po prostu nie było kłopotów, ponieważ to jest takie coś, co może powodować zdęcia, więc raczej lepiej nie podawać tego. No ale jeżeli podamy na mały kawałeczek na próbę, czy ślimak zje takie coś, no to myślę, że jak jeden raz zje, no to Boże drogi, nic nie zaszkodzi, oby nie dawać tego często. Aby tego nie podawać. Chyba, że no oczywiście ślimak sam zazwyczaj wyczuwa, czy dla niego to jest jadalne, czy nie, to co podamy. Jeżeli uzna, że to nie jest jadalne, to nie będzie tego jadł po prostu. Najzwyczajniej w świecie po prostu przejdzie obok i koniec. To będziemy sami widzieć. Jeżeli podamy pieczarkę i zauważymy, że ślimak nie zjadł tej pieczarki, powiedzmy w przeciągu tam paru godzin, no to po prostu najzwyczajniej w świecie nie podajemy, znaczy, że ślimak tego najzwyczajniej w świecie nie lubi i tyle, nie dajemy w takim układzie, także musimy sobie wypróbować, co nasze ślimaki najchętniej jedzą, co nasze ślimaki lubią, a czego nie lubią, tak najlepiej, żeby wiedzieć po prostu, co możemy im śmiało dawać, czego nie. W każdym razie z powodzeniem cykoria może być podawana. Ogórek z powodzeniem może być moim zdaniem podawany. Ja podaję dosyć często nawet ogórka, dosyć często cykorię, marchewkę, ścinki marchewki takie, te ze skrobiny, skórkę tą można też dawać. Ja dawałam tutaj raz skórkę marchewki czy tam czegoś i powiem szczerze, ślimaki to skonsumowały jak swoje i nie ma żadnych problemów. Także jak skrobimy marchewkę, jabłko na przykład, to śmiało wrzucamy po prostu do terrarium i ślimaki to sobie śmiało skonsumują. I nie ma żadnych obaw, że coś im będzie. Natomiast owoc, każdy owoc i każde warzywo przed podaniem do jedzenia niestety musimy dokładnie umyć. Tu niestety musimy dokładnie umyć. Dlaczego? Dlatego, że na każdym jabłku jest 36 oprysków, z tego co się dowiedziałam kiedyś przed laty. Sądzę, że to się nie zmieniło, chyba że mamy akurat okazję mieć jakąś w własnym ogrodzie jabłoń i wtedy no, powinno się jabłko umyć, czy to z własnego ogrodu, czy też z państwowego, czyli po prostu z plantacji państwowych, to jakkolwiek by nie było, musimy owoce myć. Z tym, że z własnego ogródka po prostu myjemy od tak po prostu zwyczajnie pod wodą, a te kupne, czyli te, które kupujemy w marketach, sklepach, to niestety musimy je nawet z powodzeniem spłukać gorącą wodą, żeby wyeliminować wszelakiego rodzaju opryski i inne substancje, które mogłyby zaszkodzić naszym zwierzakom, które hodujemy w naszych domach, czy posiadamy. Czy to będzie żółw, czy to będzie ślimak. Także tym bardziej ślimakom, ponieważ może to się odbić na zdrowiu ślimaków. Jeżeli dostanie się jakaś szkodliwa dla ślimaka substancja, no to będą po prostu problemy. Problemy, które po prostu spowodują, że możemy nawet stracić ślimaka. Jeżeli chcemy jak najdłużej utrzymać, to niestety musimy zwrócić uwagę na to, co podajemy ślimaczkom. Sądzę, że już na tyle i do następnego razu. Kamila Ślimaki, łapeczki w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do śledzenia mojego kanału również i do udostępniania wśród, gdzie tylko się da.
wśród Waszych znajomych, krewnych, pasjonatów również ślimaków i tak dalej. Na tym kanale będę opowiadała dużo o ślimakach, częściej albo rzadziej, w zależności też będzie od tego, jak będzie z moim czasem, jak będę dysponować czasem, bo to nie zawsze mam czas i nie zawsze jest ta możliwość. Jeżeli już nagrywam filmik, to też się składa, że niestety wieczorem. Za dnia to niestety inne zajęcia i nie zawsze w dzień nagram jakiś filmik. Od czasu do czasu mogłoby się zdarzyć, że nagram filmik również na dworzu, gdzieś z napotkanych ślimaków na zewnątrz, w naturze. W naturze będą nagrywane również nie tylko moje ślimaki, które tutaj mam w domu, wstężyki, ale również i w naturze od czasu do czasu coś tam się pojawi. Oczywiście pewnie nie będzie zawsze tylko o ślimakach, bo od czasu do czasu wpadnie jakiś inny filmik z czegoś innego. Jeżeli coś tam innego wpadnie, no to tylko dlatego, że po prostu akurat się okazało, że już nie miałam pomysłu na nagrywanie filmów o ślimakach. A tak powiem szczerze, skrótowo, nie samymi ślimakami człowiek też żyje, ale to powiem w momencie, kiedy będzie nagrywany jakiś inny film, nie o ślimakach, ale na przykład zdarzy się mi nagrać filmy na przykład o rybkach. Jednego dnia mnie najdzie ochota, że na przykład przyjdzie mi na myśl nagrać rybki. Cak, nagram rybki. Ale to już zobaczymy, co na razie. Na razie nagrywam o ślimakach, ponieważ ten kanał dotyczy ślimaków, nie dotyczy rybek. O rybkach to być może, że utworzę inny kanał. Dobrze, teraz już życzę naprawdę miłego oglądania. Zapraszam do subskrypcji kanału i zachęcam do śledzenia mojego kanału, udostępniania i tak dalej, oraz komentowania pod filmikami, jeśli możliwe. Chyba, że YouTube od czasu do czasu zdarzą się widzieć komentarze, dlaczego YouTube, dlaczego nie ma możliwości komentowania. No niestety zdarzają się takie sytuacje, że YouTube niestety zamyka możliwość komentowania pod filmikami. Dlaczego tak się dzieje, tego nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Aczkolwiek takie pytania też się zdarzało mnie zobaczyć, przeczytać. Ale na to pytanie nie odpowiem, ponieważ nie wiem, dlaczego tak się dzieje. To u większości youtuberów się dzieje, także po prostu jest to normalne. Google sam decyduje, co po prostu dla... Sam decyduje, czy zamknąć komentator, czy też nie. Także to jest normalne. Jeżeli nie można komentować, znaczy, że nie ma tam możliwości. Ale nic nie szkodzi. Niekoniecznie w tym wideo akurat będzie taka sytuacja, no to będzie po prostu w kolejnym wideo lub jeszcze w kolejnym. Także takie sytuacje się zdarzają. No niestety ja na to nie mam wpływu. Ja staram się robić, żeby komentator był zawsze otwarty i u mnie jest raczej zawsze otwarty komentator, ale się zdarzają niestety takie dziwne sytuacje. Także nic nowego. Ja już się z tym spotkałam, miałam komentator zamknięty w 2 czy 3 filmach, no ale nic na to nie mogę poradzić. Być może, że jest gdzieś tam jakiś problem, być może, że po prostu trzeba było zresetować telefon, być może, że po prostu też jest gdzieś tam jakiś coś dziwnego, co się powoduje, no niestety. Ja na to nie mam czasami wpływu. Natomiast tak jak wspomnę, to o ślimakach będzie nie jeden i nie dwa filmy, tylko będzie ich co najmniej kilkaset. Postaram się jak najwięcej nagrywać o ślimakach, chyba że mi przyjdzie inna myśl. Oczywiście nie będę zanudzać o tych ślimakach, bo postaram się też pokazywać, znaleźć czas, żeby pokazać od czasu do czasu takie sytuacje właśnie jak dzisiaj, z tego wylewania tej wody, z tego usuwania, jakieś odchody trzeba usunąć od czasu do czasu od ślimaków.
że też takie rzeczy będą na YouTubie. Nic to nie jest nowego, po prostu każdy, kto hoduje ślimaki bądź inne zwierzęta, no niestety, wiadomo, że się spotyka z nieczystościami i te nieczystości trzeba usuwać, niestety. Skarmianie ślimaków. Od czasu do czasu też pokażę może te skarmianie ślimaków, ale właściwie to, co skarmianie ślimaków, to jest po prostu rzecz prosta. Wiadomo, że o teraz mamy okazję nawet zobaczyć, jak ślimak sobie wcina przez ten czas, co tutaj opowiadam. To mamy okazję widzieć właśnie, jak ślimaki sobie konsumują cykorię. One sobie właśnie konsumują. Ślimaki mają na końcu tam właśnie, no, tak jak widać, jak one konsumują, to one, żeby mogły zjeść tą zieleniznę, to mają taką tarczkę. I tą tarczką ścierają jakby to jedzenie, które zjadają po prostu. A te rogi, tak się mówi, czułki albo rogi, ale tak naprawdę na końcach tych różków to są ich oczy. One lepiej lub gorzej widzą, ale w chwili, kiedy dotkniemy ślimaka, dotkniemy tego różka, zaraz to pokażę, w chwili, kiedy dotkniemy po prostu jednego różka, my nie poczujemy tego, że dotykamy, a ślimak schowa. Także po prostu nic nie przeszkadza, to absolutnie tutaj troszkę pokazałam, jak ślimak reaguje. Oczywiście tylko jeden raz tak pokazałam tutaj na potrzeby filmu, ale tak to zazwyczaj to się nie bawię w takie coś. W każdym razie my, dotykając różki ślimaka, nie będziemy na naszym palcu czuć, żeśmy dotykali. Zbytnio nie będziemy czuć. Aczkolwiek można poczuć, żeśmy dotykali, ale w sumie nie jest to odczuwalne przez nas. Ślimak tak, bo ślimakowi po prostu wręcz przeszkadzamy, denerwujemy go w ten sposób. Ale na szczęście ślimaki nie gryzą. Mają tą zaletę, że nie gryzą ludzi, ani innych zwierząt, one gryzą tylko ziarska. Tylko to, co zielona. Ślimakom możemy dawać gruszkę, jabłko, truskawki, wszelakiego rodzaju owoce, oprócz cytrusów. Żadnych, pod żadnym pozorem nie dajemy cytrusów. Typu na przykład pomarańcze, jakieś grejpfruty, coś takiego. Tego nie dajemy. Słodyczy, żadnych ciastek nie dajemy pod żadnym pozorem. Mnie się zdarzyło już widzieć na Facebooku, przedłużyłam trochę ten film, na Facebooku mi się zdarzyło zobaczyć obrazek taki, że na przykład ślimak zjada karton albo papier. No oczywiście to się zdarza, takie rzeczy też się zdarzają, gdy ślimak na przykład gdzieś tam, weźmiemy sobie ślimaka powiedzmy na stół, gdzieś tam powiedzmy sobie go położymy na stół i coś tam robimy. Oczywiście zdarzyć się może takie coś, ale lepiej zwrócić na to uwagę, żeby to nie było nagminne, tak? Może być, czy... I przede wszystkim, kiedy ślimak zje papier, jakąś na przykład, musimy zwrócić na to uwagę, jaki, żeby to nie był papier kolorowy. Jeżeli jest kolorowy papier, mamy przed nosem ślimaka, można to tak nazwać, nazwijmy to, to musimy patrzeć, żeby to nie był papier kolorowy. Może być zwykły, kartonowy, z czystego kartonu, ale nie żaden jakiś tam farbowany, czy na przykład jakieś zdjęcie, które jest kolorowe, wydrukowane przez nas z drukarki, czy coś. Żeby to nie było po prostu z tuszem jakimś, który mógłby zaszkodzić. O to chodzi. A jeżeli to jest zwykły karton lub biały papier, niepisany, zwykły, czyściutki, no to sądzę, że nie powinno się nic stać. Nie powinno się nic stać, ale trzeba też uważać, żeby to nie było po prostu codziennie i żeby to nie było gdzieś tam nagminnie, ponieważ nigdy nie wiemy, co może się stać, co może się pojawić.
jakie jest ryzyko, bo tego nie wiemy tak naprawdę, z czego ten papier jest budowany. Czy to z makulatury, czy to jest z czegoś innego, także żeby się szkodliwe substancje nie dostały do organizmu ślimaka, to niestety musimy zwracać na to uwagę. I najlepiej sobie nie kłaść ślimaków gdzieś tam na stół. Możemy sobie położyć ślimaka na rękę, możemy sobie po prostu położyć gdzieś na jakąś pokrywkę czystą, żeby go sobie poobserwować, lub po prostu tak jak ja w terrarium, akwarium, możemy sobie śmiało obserwować. Po prostu otworzyć akwarium ze ślimakami i sobie je obserwować, jak one sobie jedzą. Natomiast na stole, jeżeli chcemy na stół położyć ślimaka, bo chcemy w celu sobie poobserwować, popatrzeć, jaki on ładny, jak on ładnie je i tak dalej, no to również musimy na to zwrócić uwagę, żeby stół, na którym kładziemy ślimaka przykładowo, żeby nie był żadnymi substancjami chemicznymi. Uprzednio musimy stół dokładnie umyć samą wodą, czystą wodą po prostu umyć, bez żadnych substancji. Zwilżamy lekko ten stół po to, żeby ślimakowi było łatwiej się przemieszczać. Jeżeli chcemy sobie popatrzeć, jak on się przemieszcza. Także tutaj i na to bacznie uwagę zwracamy. Również musimy też uważać, żeby ślimak, jak się dostanie na brzeg stołu, żeby się po prostu, żeby nam nie spadł na podłogę, na jakieś twarde podłoże, żeby po prostu nie było zniszczenia muszli. Na to musimy zwracać baczną uwagę. Obojętnie, czy to będzie ślimak dorosły, czy taki maluch jak tutaj.